Cześć, z tej strony Pudy Ninja i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przedstawię wam 5 ciekawostek, o których najprawdopodobniej nie wiecie. Będą to oczywiście ciekawostki o Ninjago, a teraz zapraszam was już do oglądania. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wspomnieć o tym, że niedawno wrzuciłem film z listą zestawów i chcę tylko powiedzieć, że to nie są zestawy na sezon 10, lecz odnowione sety z pierwszych sezonów. Takie małe sprostowanie, a teraz lecimy już z dzisiejszym filmem. Sezon 4 był jedynym sezonem Ninjago, w którym nie mieliśmy okazji zobaczyć listonosza. W 9 odcinku wspomniał o Clutchu Powersie, który rzekomo stworzył Buchar Squem. Było to nawiązanie do filmu z 2009 roku o nazwie LEGO The Adventures of Clutch Powers. Miniseria Ninjago Decoded została stworzona po to, aby w krótszym czasie przedstawić nowym widzom historię Ninjago. Miało to przygotować na sezon 8 tych, którzy zaczęli oglądać Ninjago tuż po obejrzeniu filmu Ninjago Movie. Kiedy w 4 sezonie Zane z powrotem dołączył do drużyny, intro serialu nie zostało zaktualizowane i dalej wyglądało tak, jakby Zane jeszcze nie został odnaleziony. Od sezonu 7 styl animacji nieco się zmienił. Może nie jest to za bardzo zauważalne dla takich zwykłych ludzi jak my, lecz inni animatorzy dostrzegli to od razu. A to dlatego, że wtedy twórcy wprowadzili nowe, nieznane dotąd animatorom oprogramowanie, z którego w szybkim czasie musieli nauczyć się korzystać. To by było na tyle, jeżeli odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Nie zapomnijcie zobaczyć moich poprzednich materiałów. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia, narka!